Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla was kuja, takie bardzo wyczekiwane, na które bardzo czekaliście. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamusi, pozdrawiam Gabrysię Paruńską, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Ultonga, pozdrawiam Mawiera, pozdrawiam Songoxa, pozdrawiam Memphiso, Trenera Siłę, pozdrawiam Wielkowskiego, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Mateusza Sierzana, pozdrawiam Drakona Kubiaka, pozdrawiam taki tam bot, pozdrawiam Maxa Ktosia, pozdrawiam Jesusa Kaniesus West, pozdrawiam Cefkin, pozdrawiam Adamana Poruczys, pozdrawiam Adamana Proszewskiego, pozdrawiam Hedera, pozdrawiam Wiktora, pozdrawiam Elisano, pozdrawiam Hecatblade, pozdrawiam Albatu Koniusiumale na kółkach, pozdrawiam Pablo, pozdrawiam Sebastiana Pogdajnego, pozdrawiam Gadisa, pozdrawiam Toja Antek Edit, pozdrawiam Igisan 09, pozdrawiam Adriana Flaczka i Klaudiusza Gąbka, pozdrawiam całą ekipę. Pozdrawiam Kaktusa, pozdrawiam Malario, pozdrawiam Mario Brosa, pozdrawiam Mersa, pozdrawiam ZZZ, pozdrawiam Oliwię Surmacką, pozdrawiam Maliszewską, pozdrawiam Blitzka i pozdrawiam Adama, pozdrawiam Sąka Pozdrakusińskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy te pytanie. Czy według ciebie Kamil Krawczyk powróci do ekipy Łabna? Według mnie powróci do ekipy, tak coś sądzę. Kiedy zagrasz w Brawl Stars Angelo? W ogóle, bo on nie za słaby. Pytanie, czy się tarmucisz? Nie tarmuszę się. Jaka liczba po przemnożeniu przez siebie da tą samą liczbę? 8 plus 8 daje równanie wymiarowe. Jakie jest twoje ulubione przywitanie i pożegnanie? Podanie ręki i przytulenie się. Czy lubisz naprawić drzwi i czy pozdrowisz Oliwię Surmacką? Tak, czasami naprawiam drzwi od czasu do czasu. Jak zostawić Sigmą? Dzięki filmikom na YouTube. Co sądzisz o państwie Izrael? Że jest całkiem spoko. Czy chciałbyś kiedyś być popularny na całym świecie i mieć najwięcej subskrypcji? Oj tak, i to bardzo, bo to jest moje marzenie. Czy zagrasz kiedyś z widzami? Pomyślę i dam wam znać. Czy lubisz śpiewać? Bardzo. Czy zamoczyłeś? Kiedyś zamoczyłam rękę w wodzie zimnej. Czy lubisz chodzić do zoo? Tak, kiedyś byłam w zoo w Afrykarium i mam tam ulotkę od Hydropodis. Jeszcze. Czy wygrzmociłbyś Shenis Brawl Stars? Pewnie, że tak, bo jestem od niej lepszy i tyle. Oto ilu pucharków jest ranga zadmiarza w Brawl Stars? Chyba od 120. Co to jest inflacja i jak wpływa na zakupy? Inflacja to jest coś takiego, że wszystkie ceny drożeją i wszystkie produkty drożeją, a ma na to wpływ, że wszystko jest drogie i tyle. Jaką grę polecasz na komórkę? Najbardziej polecam Stumble Guys, bo to jest super gra. Lubisz aktora Cezarego Pazurę? Tak, i to bardzo. Lepszy jest pasztet z rynku czy z galerii handlowej? Lepszy jest pasztet z rynku. Jak zrobić Netflix na telewizorze? Musisz zalogować się na swoje konto i tyle. I możesz oglądać co chcesz, płacąc tam pieniędzmi albo kartą. Czy jesteś Skibidibi Toilet Sigma? Jestem Sigma, ale nie jestem Skibidibi Toilet. Jaki masz plan na bitkę z Ksajo? Pokonać go i nie dać mu żadnych szans. Mam dla ciebie jedno pytanie. Kogo najbardziej lubisz ze znajomych? Najbardziej lubię Semka. Dobra. Czemu twórcy Brawl Stars usunęli chromatycznych zadmiarzy? Nie wiem, bo widocznie byli za słabi. Jakie masz zdanie na temat Turbo Kozaka? To jest najlepszy program na świecie. W całej Polsce. Twoje top 5 klubów piłkarskich z innych krajów. Real Madrid, Barcelona, Bayern Monachium, Juventus i jeszcze Manchester City. Lepsze jest do picia kakao czy cappuccino? Kakao jest lepsze. Jakie masz podejście na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego? Niestety, nie znam się na tym. Czy Sebastian Mina, mimo to, że już komentuje mecze piłki nożnej w telewizji, by mógł zagrać taki mecz piłkarski towarzyski? Sądzę, że powinien tak zrobić, albo po prostu zostać komentatorem i tyle. Twój ulubiony słodki napój? Tymbart. Piłeś kiedyś kawę?
Tak, od czasu do czasu. Gdybyś był menadżerem gry Brawl Stars, co byś zmienił w Brawl Stars i jakich byś usunął zadaniaczy? Jakbym był menadżerem Brawl Stars, to bym zmienił rangi, albo na przykład usunął, powiedzmy, Angelo i Sama. Bo Sama też za bardzo nie lubię. Lubisz w wakacje chodzić na plażę? Tak, czasami i to bardzo. Czy w wakacje będziesz nagrywać live'a z boiska i siłowni? Zobaczymy. Jak poznałeś Hejta Tuberlate na YouTubie dzięki jego filmikom? Najlepszym. Czy chorujesz na liczbę? Nie. Czy jesteś z Migmą? Tak, na 100%. Jestem twoim największym fanem, Paweł. Czy pozdrowisz Essa Boys? Pozdrawiam Essa Boys. Jak zostać profesjonalnym piłkarzem i w jakim klubie grasz? Po prostu wzoruję się na lewym, a jeszcze nie gram w żadnym klubie. I długo, długo nie będę grał, bo nie wiem co wymyślić. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie i coś zmienić w moim życiu, to co by to było? Na przykład zmieniłbym siebie, albo na przykład wojnę i takie tam. Jeżeli mógłbyś iść na kolację z dowolną osobą żyjącą na świecie, kto by to był? Na przykład moja dziewczyna. Jakie jest twoje największe marzenie? Zostać profesjonalnym piłkarzem. Kogo najbardziej cenisz, podziwiasz, za co? Najbardziej cenię Lewego za jego kunszt piłkarski i jego grację. Jakie są twoje pasje? Nagrywanie na YouTube filmików i tyle. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie? Jak robię zdjęcia ze znajomymi. Jaka jest jedna rzecz, której nie zrobiłeś w przeszłości i tego żałujesz? Niczego takiego nie mam, więc co by tu opowiadać? Jaka jedna postać z przeszłości, jaką jedną postać z przeszłości chciałbyś poznać osobiście i móc z nim porozmawiać? Na przykład Lewego. Jaki jest twój ulubiony moment w ciągu twojego standardowego tygodnia? No po prostu robię to co zazwyczaj. Wstaję się, ubieram i idę spać. I tak dalej, i tak dalej. Co znaczy według ciebie być szczęśliwym człowiekiem? To naznać odrobinę szczęścia. Jak lubisz spędzać wolny czas? Dzięki filmikom na YouTube albo odpoczynku i tyle. Co najbardziej cenisz w życiu? Cenię szczerość i prostolinijność. Gdybyś napisał książkę o sobie, jaki miałaby tytuł? Na przykład opowieści Pawła Wickiego, gamera. Jak nazwałyby się rozdziały, które przeżyłeś, a jak te, które chcesz przeżyć? Tego niestety nie wiem. O czym marzysz? Marzę o zostaniu bycia piłkarzem. Gdybyś miał wymienić jedno wspomnienie, które jest dla ciebie najważniejsze, co by to było? To by było na przykład wspomnienie ze znajomymi. Czy robisz w życiu to, co kochasz i co cię inspiruje? Tak, nagrywam filmiki i robię to, co lubię, bo to mnie najbardziej inspiruje. Kto jest twoim autorytetem? Moim autorytetem jest Lewy. Co cię motywuje do codziennego wstawania z łóżka? Dobra pewność siebie. Gdybyś miał nieograniczoną ilość pieniędzy do wydania, jak byś je wykorzystał? Po prostu bym wydał na mądre rzeczy i tyle. Jak spędziłbyś wymarzony dzień, nie mając żadnych ograniczeń finansowych? Gdybyś wiedział, że za rok świat się kończy, to jak spędziłbyś pozostały czas? Czego byś spróbował po raz pierwszy? Na czym byś się skupił, a czego absolutnie nie zrobił? Tego niestety nie wiem. Kim chciałeś zostać, gdy byłeś dzieckiem? Piłkarzem. Co bardziej się dla ciebie liczy, droga czy cel? Liczy się dla mnie cel. Jaka książka najbardziej wpłynęła na twoje życie? Książka piłkarska o piłkarzach. Jaka była twoja pierwsza samodzielnie podjęta decyzja i jej konsekwencje? Podjęcie bycia youtuberem. Co lubisz robić w wolnym czasie? Nagrywać filmiki i grać w piłkę. Jakie miałeś dzieciństwo i jak wyglądają twoje relacje z rodzicami? Bardzo dobrze wyglądają moje relacje z rodzicami i dobrze się przy tym czuję. Dobra, pozwólcie, że do 50. pytania przejdę, bo tu za dużo pytań jest. Masz silną wolę? Bardzo mam silną wolę. Kiedy się uśmiechasz? Codziennie się uśmiecham. Gdzie lub w czym odnajdujesz spokój? W lesie i bez internetu. Jaki jest twój przepis na szczęście?
Po prostu trzeba być szczerym i tyle. Taki jest mój przepis na szczęście. Co jest twoim największym marzeniem? Moim największym marzeniem jest to, by być nie tylko piłkarzem, a rolnikiem. Lubisz siebie? Tak, i to bardzo. Czy zajmowałbyś się tym, co teraz, gdybyś mógł wybrać dowolną aktywność zawodową i został zapewnionym, że będzie to opłacalne finansowo? Pewnie tak, byłaby taka opcja. Dlaczego wybrałeś właśnie taką ścieżkę zawodową? Bo bardzo lubię nagrywać. Dlaczego wybrałeś właśnie taką... Dobrze to było. Jakie jest twoje wymarzone miejsce na podróż z rodzicami? Najchętniej to bym pojechał gdzieś za granicę, do Hiszpanii i tam spędził swój czas. W jakiej sytuacji czułeś się ostatnio naprawdę szczęśliwy? Niech pomyślę. Gdzie się czułem szczęśliwy i w jakiej sytuacji? Nie mam pojęcia. Przechodzę dalej. Kogo prosisz o radę w trudnych sprawach? Mamę. Jakie są twoje pragnienia związane z życiem prywatnym, a jakie z zawodowym? Zawodowe niestety nie chodzę do pracy, a prywatne to po prostu odpoczywam w domu i tyle. Co myślisz o swojej rodzinie? Żyje super. Co to za zegarka, dwie kuleczki i armatka? Jakaś kaczka? Nie wiem. Paweł, mam dla ciebie zadanie. Powiedz najdłuższe słowo, jakie znasz. Niestety nie wiem. Drugie imię? Nie mam drugiego imienia. Ulubiony kolor? Czerwony. Frugo vs. Timbark. Timbark. Rap vs. Pop. Pop. Ulubiony smak frugo? Truskawkowy. Ulubiony smak Timbarka? Jabłkowy. Miłość vs. przyjaźń. Cenię miłość. Ulubiony serial? Rancho. Co masz teraz na sobie? Bluzkę. Co robisz? Nagrywam filmiki. Masz dziewczynę? Tak, mam. Ulubiony sport? Piłka nożna i tenis ziemny. Ile miałeś lat, kiedy dowiedziałeś się, że Święty Mikołaj nie istnieje? Chyba 16 lat, z tego co wiem. No ta na dziś. Jakiś Eminem. Ulubiony rodzaj muzyki? Rock i pop. Ulubiony aktor? Cezary Żak. Ulubiony rodzaj... to już było. Imię przyjaciółki? Oliwia albo Justyna. Do której klasy chodzisz? Już chodziłam kilka lat temu. Kolor włosów? Brązowy. Dostałeś dzisiaj jakąś ocenę? Tak, 6 dostałem. Kręcone czy proste włosy? Proste włosy. Lubisz Harry'ego Pottera? Tak, i to bardzo. Kiedyś oglądałem jego książkę i naprawdę mnie wciągnął. Kolor ścian w pokoju? Żółty. Imię pierwszej miłości? Kinga. Grasz na jakimś instrumencie? Tak, kiedyś gram na harmonijce. Lubisz nagrywać odpowiedzi wideo? Tak, i to bardzo. Masz kamerkę internetową? Mam podłączoną pod laptop. Śmieszą cię kawały o blondynkach? I to bardzo. Ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz się zakochałeś? Chyba z 21 lat. Mieszkasz w domu czy w mieszkaniu? Mieszkam w domu. Ulubiony przedmiot? Samochód. I ulubiona książka? 80 dni dookoła świata. Czy znasz Maciego Kupę z Pełczyc? Nie znam niestety. Co to znaczy liczba pi? Liczba pi to pojedyncza mnożność liczby m. Wolisz schabowe czy kotlety? Bardziej wolę schabowe. Co sądzisz o Dawidzie Jasperze? Że może być całkiem spoko. Co sądzisz o tym, że Patryk Luki z TV Chopur? Sądzę, że nawet dobrze się zachowuje. Paweł, czy widziałeś potwora z Loch Ness? Widziałem go tylko w filmie, ale tak naprawdę to nie. Kiedy film z dziewczyną? Już wkrótce, nie martw się. Paweł, czy to ty siłowałeś się na rękę z moim kolegą na festynie w Pełczycach? Niestety nie, to ktoś inny się siłował z twoim kolegą. Paweł, co myślisz o Chinach? Chiny są bardzo fajne, tylko niepotrzebnie tego koronawirusa przybrały tutaj i tyle. Chciałbyś zostać streamerem? Jestem przecież streamerem. Za jakim klubem jesteś? Za KKS-em Kalisz. Dlaczego ukrywasz fakt, że jesteś wampirem? Nie jestem wampirem. Ile razy mam wam mówić? Jestem normalny człowiek. Paweł, czy lubisz jeść produkty spożywcze z salmonellą? Raczej nie. Pozdrawiam Marka Patka. Czy zawalczyłbyś napity śmietance z Ksajo? No przecież mówię, że zawalczyłbym i to bardzo. Pozdrawiam Szwagra 55 i Kajzera. Dlaczego mówi się mu, że nie mają trzecią nogę? Bo to jest poprawne zdanie i tyle. Siemka Paweł, słyszałem, że masz Challengera na serwerze koreańskim w League of Legends, więc pytam, jaki item kupić na korki jego na bocie. Jaki item kupić na korki jego na bocie?
na przykład kopkarę stałe i jakieś runę pod niego i tyle. Czy dalej masz dziewczynę? Tak, mam dziewczynę. Pozdrowisz rurę z Poznania? Pozdrawiam rurę z Poznania. Pozdrawiam farcia. Kurde, dobra. Ostatnie pytania od Mawira. Parę pytań mam. Jak długo nagrywasz? Od ponad 3 lat. Skąd pomysł na kanał? Dzięki zainspirowaniu się YouTube i tyle. Ile masz lat? 24. A 23 lata, jeśli chcesz wiedzieć, bo 2 sierpnia się urodziłem i wtedy skończę 24 lata. Czy Gomez wiedział? Tak, pewnie coś tam Gomez wiedział o czymś, że trzeba kogoś pokonać i tyle. No, to już wszystkie pytania, widzowie. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z kuja na premierę na dzisiaj na 17.50, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa. Narka, pa, pa. Trzymajcie się. Pa, mordę. Pa.